Cześć, z tej strony Freaks i witam was w filmie z C202, czyli stary, dobry, porządny włoski samolot. Zawsze chciałem go mieć jeszcze kiedy był w niemieckim drzewku i jak na złość odblokowałem go, ale nie zdążyłem go kupić i wypuścili włoskie drzewko, więc obecnie niby mogę go kupić, ale jednocześnie nie mogę go kupić, więc pozostaje mi tylko i wyłącznie grać tym w drzewku włoskim. Z organizacyjnych rzeczy kupiłem nową kartę graficzną, ale jeszcze nie mogę jej zamontować, ponieważ okazuje się, że moja stara karta graficzna ma inne wejście PCI Express. Czyli musiałem kupić kabel, który będzie jakby przejściówką z 6-pinowego na 8-pinowy. I przyjdzie dopiero jutro. Także ten film nagrywam i wrzucam jeszcze korzystając z mojej starej poczciwej 1060, a przy odrobinie szczęścia od jutra będę już działał na 4060. No i może w końcu będę miał okazję pograć w The Isle. Obecnie widzicie wykres C202 i zaczynamy akcję. Widzimy Spitfire'a, wysokość około 4 km. Jak latać C202? Należy korzystać z tego, że ten samolot kręci się bardzo, bardzo dobrze, szczególnie z klapami. Należy pamiętać, że ten samolot nie radzi sobie zbyt dobrze w płaszczyźnie wertykalnej, czyli nie wspina się zbyt dobrze, nie trzyma energii w pionie zbyt dobrze, nie manewruje w pionie jakoś szałowo, blokuje się dosyć poważnie. Natomiast jakby jego kombinacja przyzwoitego przyspieszenia oraz zwrotności i uzbrojenia dają nam całkiem przyjemny samolot na BR-ze 3.0. Za uzbrojenie służą nam tutaj dwie włoskie dwunastki, które mamy w nosie, i dwie siódemki, które mamy w skrzydłach. Siódemki oczywiście polecam. Amunicję uniwersalną do dwunastek. Latam na niewidzialnej, aczkolwiek na cele powietrzne też będzie działać, gdyż te dwie taśmy do włoskich WKM-ów mają pociski wybuchowe, więc naprawdę zwiększa to siłę rażenia naszej Włoszki. A widzicie, że ze Spitfire'em możemy się kręcić, jeżeli Spitfire nie za bardzo ma moc silnika, bo dzięki temu, że jest uszkodzony, obecnie nie jest w stanie za mną podążyć. Myślę, że gdybym kontynuował tą walkę w płaszczyźnie poziomej, no to jednak Spitfire to Spitfire i prędzej czy później bym nie doszedł. Dajemy mu do zrozumienia, że dwie dwunastki w nosie wystarczą i lecimy dalej. Atakujemy kolejnego Spitfire'a, który gryzie glebę, albo JAKA-9, który postanowił polecieć na czołówkę. Oczywiście celujemy nie w samolot, tylko celujemy tam, gdzie ten samolot się znajdzie. Nie trafiłem. No i JAK-9 dostał od tam kogoś innego i również gryzie glebę. No to jakby to był straszny błąd, że on wyszedł tak na pałę do góry. Tak się nie powinno latać. Ja w tym momencie staram się zachowywać pod przewagę energii, bo nawet latając dogfighterami energia jest ważna. Nie możemy się z tej energii wypluć. Tutaj skrobuję troszeczkę tą I-16 i z powrotem wychodzę do góry, kontynuując boom and zoom. Widzę tam dwóch delikwentów, którzy jakoś chyba nie kwapią się pomóc swoim teammate'om, więc na razie ja również nie będę się jakoś bardzo kwapił, żeby z nimi walczyć. Zamiast tego dokończę tych tutaj przeciwników, którzy są w beznadziejnej sytuacji, jak to mówią. Zobaczyłem ostatnio trzy samoloty nasze, które biją dwóch przeciwników. Nie mogłem na to patrzeć i przeciwko czterem już nie dali rady. Także tak to mniej więcej wyglądało, no ale widzicie, że nie zdążyłem jakoś specjalnie pomóc, bo i Spitfire i 16 spadają. Leci też M410. M410 jest dosyć groźny, bo ma te swoje dwie trzynastki i one potrafią naprawdę nieźle sponiewierać samolot, który jakoś nieuważnie będzie za M410 leciał. No ale jakby jeżeli nas jest wystarczająco dużo, no to prędzej czy później to M410 będzie się musiało poddać.
I to też robi. Mamy kolejnego fraga i lecimy dalej. Jest Bowfighter, jest BF-109, jest drugi BF-109. Ten drugi BF-109 właśnie podwyższył temperaturę swojego silnika do momentu zapłonu. A ten drugi BF nie wygląda na zainteresowanego walką, więc atakujemy Bowfightera, który leci prosto na mnie. I no, Bowfighter nie jest zbyt groźnym samolotem, ale mimo wszystko cztery działka z przodu to jest siła, z którą należy się liczyć. I to jest coś, czego nie zamierzam doświadczyć. Przynajmniej jeżeli mi się uda. Także zaczynamy się kręcić i tutaj ten gościu zaskakująco dobrze sobie poradził, ponieważ ja musiałem się troszeczkę postarać. Na przykład tutaj nie wyszedłem prosto do góry, tylko poszedłem bardziej poziomo, ponieważ niewiele brakowało, a znalazłbym się w celowniku tego Bowfightera. Oczywiście mój internet postanowił na chwilę przerwać połączenie z serwerem i wychodzimy do góry, za czym Bowfighter już nie może podążyć. I dajemy mu pierwszą dawkę 12, za chwilę damy drugą. No i niestety, ale Bowfighter jest zbyt ciężki, żeby w takich podniebnych tańcach dotrzymywać kroku C-202. No i proszę bardzo. Obecnie boli mnie prawe oko, bo wydała mi się jakaś infekcja, nie wiadomo od czego. Także kupiłem dzisiaj krople. Kurna, nie ma to jak się przeprowadzić do nowego miejsca. I pierwsze co cię wita, to karta graficzna, do której nie mam kabla, i jakaś infekcja prawego oka. Wspaniale, cieszę się niezmiernie. W przeciwnej drużynie został BF-109 i bodajże NC-22222223, który kręci się gdzieś tam bardzo, bardzo wysoko. BF-109E postanawia przywitać się z ziemią. No i za chwilę przyspieszę ten film, żebyście mogli zobaczyć, w jak spektakularny sposób War Thunder przypomina mi, że jednak jest War Thunderem. Ponieważ jeżeli macie fajną bitwę i chcecie ją zakończyć, wiecie, with a bang, no to niestety War Thunder postanowi, że w momencie, kiedy rozpoczniecie ostateczne starcie z przeciwnikiem i nie wyjdzie wam do końca podejście do niego, ponieważ obróciliście się troszeczkę zbyt optymistycznie i samolot wam się zleciał po skrzydle, wobec tego samolot przeciwnika nadal jeszcze leci i ma szansę odwrócić losy tej bitwy i jakoś dotrwać do końca biletów. No wiecie, o co chodzi, o tikety. To jednak War Thunder postanawia, że w momencie, kiedy otwieram ogień do przeciwnika, ostatni ticket spada i kończy misję porażką. JC-22222223 macha mi wesoło skrzydełkami. Do widzenia. No, czołgiem i do usłyszenia. A ja idę sobie jakieś krople zapuścić do tego oka, bo mnie zaczyna to bardzo irytować.